Lubię chodzić do przedszkola. Lubisz do przedszkola? A co jeszcze takiego lubisz? Jako dziecko? Jak rodzice kupują zabawki. No? Lubię budować Lego. Lego. A to co jeszcze oprócz Lego? Jeszcze jakieś inne zabawki? Tak. A to już rodzice nie mogą budować z klocków Lego nic? Mama mi rozbiera. A mama cię rozbiera, a ty budujesz, tak? Tak. Aha. I chcę jeszcze kupować za miliony klocków. Miliony klocków? Tak. A jakie masz marzenie jako dziecko? Zostać ninjago. Ninjago? Tak. Bo lubię bohaterstwa buki i psy z kolny. Coś jeszcze lubisz oprócz tego? Wychodzić na platformę. Czego? Na rowerze. Na rowerze. Coś jeszcze? Jakiś inny? Jeszcze jakiś sport? Czy może zabawki? Zabawki. A co takiego możesz zrobić, a rodzice nie? Nie robią raczej. Dorosłym? O, dzieckiem. A dlaczego być lepiej dzieckiem niż dorosłym? Bo uwielbiam zamki buchane i jedyne rowery na dwóch kół. Dobrze, to co? Lepiej być dzieckiem czy dorosłym, jak myślisz? Dzieckiem. No dlaczego? Bo można skakać na dmuchanych zamkach. Mhm. Ja widzę, że tutaj moje dmuchane zamki rządzą dzisiaj. Ale dlaczego? Dlaczego dmuchane zamki? Znaczy, będą dmuchane zamki w przedszkolu, tak? Tak. Aha, dlatego dzisiaj dmuchane zamki rządzą. No a co takiego? No dobrze, a tutaj koleżanka, chwilka, podejdę. Tak, proszę. Ja lubię jeździć na rowerze. No dobrze, ale dorośli też jeżdżą na rowerze. To może lepiej być dorosłym, co? Dzieckiem. I lubię z moim młodszym bratem jeździć. Lepiej być dzieckiem czy dorosłym? No ja bym... Dzieckiem. Dzieckiem. Bo przyznam się, że też chciałbym być dzieckiem jeszcze. No ale dlaczego? Co takiego może dziecko, a dorosły już nie? Bo można jeździć na rowerze i skakać na trampolinie. Urodzi dużo lat, tak? A jak myślisz, ile dorosły musi mieć lat, żeby być dorosłym? Ile to jest? Bardzo dużo. 180. Ile? 180. Ojej. Pada mikrofon. Dziecko przestaje być dzieckiem wtedy, gdy kończy 18 lat, czy tam zaczyna... Nie, kończy. Ale powiedz mi może, kiedy będziesz się czuł dorosły? Ile możesz mieć lat już jako dorosły? 30. Mój tata ma 33. I bardzo ciekawy wiek, prawda? 30, a to jest 30 lat, czy to dużo, czy mało? Dużo. Dużo lat. Kuchence zabawkowej. Lubisz gotować? Tak. A pomagasz mamie też? Tak. Lody. Lody. Co jeszcze ci sprawia największą radość? Zamek. Możesz też głośniej? Zamek dmuchany. Zamek dmuchany. Rysowanie. Rysowanie ci sprawia największą radość. Coś jeszcze? Tak. Lody. Rower? Masz rybkę w tamtym. Proszę bardzo. Nie widzę. Lody. Aha, dobrze. Prezenty. Prezenty. A jakie to prezenty? Jaki prezent ci sprawił największą radość? Ostatni. Nie gadaj. Dawaj. Nie, aż trzy. Ale co, trzy?
Mi aż trzy rzeczy sprawia największą radość. Wymienię. Mechanizm, lody i zamki dmuchane. Mechanizm? Co to jest mechanizm? Takie rzeczy, które są elektryczne. Ty będziesz elektrykiem chyba w przyszłości. Nie! Nie? Wynalazcą. Wynalazcą. A znasz jakichś wynalazców, jak się już tak zapytam ciebie? Nie. Nie, ale jeszcze masz czas. Ale i tak jestem małym wynalazcą. Ja będę się stał dmuchany zamek. Dmuchany zamek, a oprócz dmuchanego zamka? Zamku? To jeszcze za to, a w domu mam też trampolinę. Trampolina, o, trampolina. Bardzo dobrze. Mała. Mała, ale jest. A Wiktoria się ze mną bawi. Kto to jest Wiktoria? To jest siostra? Moja siostra. Twoja siostra. To ci sprawia radość, jak się z tobą bawi, tak? Co sprawia tobie największą radość? Auto. A takie prawdziwe, czy nie? Czy zabawkowe? Prawdziwe. Mhm. Ale ty jeździsz z tatą, tak? Autem? Tak. Jakieś wycieczki? No. Ja lubię skakać na trampolinie, bawić się w basenie i lubię grać w planszówki też. Mhm. A mój brat się nazywa Filip, ma 11 lat. No to już jest taki starszy, o wiele starszy od ciebie. No. Ale lubisz się z nim bawić, tak? No i od mojego kuzyna. Aha. Czasem mnie mój brat denerwuje, czasem nie. Ja bym chciała auto elektryczne mieć. Chciałabyś jeździć autem elektrycznym, tak? A dlaczego właśnie auto elektryczne? To jest cenia. No ale dlaczego elektryczne, a nie takie spalinowe? Nie. Nie wiesz. Ale chciałabyś mieć. Dobrze. Te wtałsy. Marzysz, żeby być już starszym, tak? No, sobie mieć 25 lat. Gotować. Gotować, tak? A teraz nie gotujesz, ale chciałabyś to robić. A pomagasz mamie w gotowaniu? Tak. A co robicie z mamą? Ciasteczka, może jakieś ciasta? Placki. Co chciałobyście robić, ale no nie możecie, no bo jeszcze jesteście dziećmi? Gotować. Gotować. Coś jeszcze? Robić placki. Placki? Ale takie ziemniaczane? No co chciałbyś? Ja nie mogę chodzić na spacery. Ja jestem. A chciałabyś w nocy chodzić na spacery, tak? Chciałabym z mamą pracować. Chodzić z mamą do pracy, tak? No. A ja bym chciała metalową rękę. Metalową rękę? Tak. Ale takiej zamiast prawdziwej ręki? Tak. Wow. Ale to... A co byś chciał... No, co chciałbyś robić, ale no nie możesz, bo nie jesteś dorosły. Chodzić sam, tak? Na spacery. Czy coś jest takiego, co dorośli fajnego robią, a czego nie możesz robić? Z tatą grać w piłkę. W piłkę nożną, tak? Dentystą. No to już masz naprawdę konkretne marzenia i plany, jak widzę. To już nie ma żartów. Proszę? A ja bym chciała być piosenkarką. Piosenkarką. Występować na scenie, tak? A nie boisz się występować przed innymi? O, to fajnie. To tutaj mamy artystkę przeszłą. No to trzymamy kciuki. Proszę. Też piosenkarką.
co, to w jakimś duecie byście występowały, tak? Może jakiś zespół byście założyły? Chciałabym mieć swoje dzieci i gotować i zarabiać pieniążki. Uuu, to już są ambitne plany w takim razie. To już nie ma żartów. Kucharką. Chcesz zostać, kiedy będziesz już dorosła? Weterynarzem, bo lubię zwierzątka. Lubisz zwierzątka, tak? A to psy, koty czy inne jeszcze zwierzęta? No, w sumie wszystkie. Wszystkie lubisz? No to super. Proszę, kim chcecie być? Pracownikiem. Pracownikiem, ale co robić jako pracownik? Budować rzeczy. Rzeczy, domy czy może... Domy, tak. Proszę. A ja bym chciała być strażakiem. Strażakiem, zostać. Ja bym chciała być producentem Lego. Producentem Lego? Tak. Byś produkował klocki Lego? Tak. I byś od razu się nimi bawił? Tak. Dobrze, proszę bardzo. Ja bym chciałbym zostać policjantem. Policjantem, ścigać bandytów, tak? Pilnować porządku. Chciałabym być pasterką. Pasterką? I owce pilnować, tak? A to chyba musiałabyś się wyprowadzić góry. Tak? Nie? Ale chciałabyś pilnować owieczek, tak? Dobrze. Być nauczycielką z przedszkola. Policjantem. Policjantem też, tak? Mhm. No, to już byłby duet, tak? Byście patrolowali ulicę w Radziejowie i Popielowie. Ja chcę zostać wynalazcą. I tak już jestem małym. Wynalazł. A co chciałbyś wynaleźć? Czy masz jakieś... Roboty! Roboty. A te roboty co by robiły? Wszystko robiły za nas. Za mojego tatę i mamę i by mogli się ze mną bawić. Bardzo fajny, bardzo ciekawy pomysł.